nasza delegatura uczestniczy w wielu przedsięwzięciach kontrolnych. O kilku z tych przedsięwzięć kontrolnych chciałbym opowiedzieć jako o najciekawszych wydarzeniach, w których delegatura w ostatnim okresie uczestniczyła. Naszą specjalnością, która wiąże się także ze specyfiką regionu, są kontrole przeciwdziałania katastrofom. Chodzi tutaj oczywiście przede wszystkim o powódź. Doskonale dajemy sobie radę jako społeczność lokalna, społeczność regionu dolnośląskiego w sytuacjach kryzysowych. Pewne zastrzeżenia mieliśmy do tego, w jaki sposób przygotowane do pomocy powodzianom były gminy, bo w niektórych gminach czas oczekiwania na pomoc materialną, na pieniądze był dość długi, bo sięgał powyżej 4-5 tygodni, a to już bywało uciążliwe dla osób, które pozostały bez dobytku. Co do ilości środków, jakie postawił do dyspozycji rząd, nie można było mieć zastrzeżeń. W zasadzie każde zapotrzebowanie na środki finansowe było spełnione. Drugą stroną tego medalu jest to, w jaki sposób przygotowujemy się do odparcia powodzi, w jaki sposób usiłujemy im zapobiegać. Kontrole podejmujemy w tym zakresie cyklicznie. Kontrola roku 2011 była jednak szczególna, dlatego że objęliśmy nią nie tylko województwo dolnośląskie, ale była ona przeprowadzona praktycznie w całym dorzeczu rzeki Odry. To dorzecze jest objęte specjalnym rządowym programem realizowanym praktycznie od początku tego tysiąclecia. Skala wydatków poniesionych przez państwo polskie na ten cel osiąga powoli 1 mld złotych. Mieliśmy istotne zastrzeżenia co do tego, czy wszystkie te pieniądze zostały wydane rzeczywiście na cele wytyczone w rządowym programie. Program zakładał realizację kluczowych, wielkich przedsięwzięć inwestycyjnych, z których największe to w górnym biegu Odry zbiornik suchy Racibórz, no i jeśli chodzi o środkowy bieg Odry, to modernizacja wrocławskiego węzła wodnego. To właśnie na te dwa przedsięwzięcia rząd polski pozyskał pieniądze ze źródeł zewnętrznych, z Banku Światowego, z Banku Rozwoju Rady Europy. Spośród tych dwóch wielkich przedsięwzięć zbiornik Racibórz praktycznie nie ma szans być zrealizowanym w czasie, w którym przewidywała to umowa z Bankiem Światowym. Ten wielki zbiornik, który ma chronić całe dorzecze Odry przed wezbraniami powodziowymi, ciągle pozostaje na papierze i naprawdę nie wiadomo, czy budowa tego zbiornika ruszy w 2014 roku, kiedy, jak przypominam, umowa z Bankiem Światowym przewidywała zakończenie całej inwestycji, czy trzeba będzie na wejście na plac budowy jeszcze trochę poczekać. Od 2009 roku interesujemy się aktywnością gospodarczą jednostek samorządu terytorialnego, konkretnie gmin. Ta kontrola trwała dość długo, ale przyniosła tak niespodziewane i ciekawe efekty, że warto o niej tutaj opowiedzieć. Kontrolą objęliśmy sposób, w jaki gminy realizują swoje zadania za pośrednictwem spółek komunalnych. Oprócz potwierdzonych przykładów działalności, która mieściła się w ramach przepisanych przez prawo, wykryliśmy szereg takich form działalności gmin, które nijak nie mieszczą się pośród zadań przypisanych gminom. Znaleziska były bardzo ciekawe, od gminnych hoteli, przez gminne restauracje, po gminne firmy deweloperskie. Są jeszcze na Dolnym Śląsku miejscowości, w których można napić się dotowanego przez gminę napoju, bądź przenocować w hotelu, który jeśli nawet poniesie stratę, to będzie ona zrekompensowana z funduszy gminnych. Ale to jest jedna strona tej kontroli. Stroną drugą była istotna debata systemowa nad tym, jak daleko gmina, jednostka samorządu terytorialnego może posunąć się w swojej działalności gospodarczej. Wypowiadała się pani rzecznik praw obywatelskich, pani profesor Irena Lipowicz, wypowiadali się ludzie, którzy powszechnie określani są jako twórcy reformy samorządowej. Głosy były podzielone. Jedni wskazywali na to, że działalność gospodarcza podejmowana przez gminy może być bardzo ważnym źródłem uzupełnienia funduszy gminnych. Inni wskazywali zaś na to, że działalność gospodarcza podejmowana przez gminy może być szkodliwa dla prywatnej przedsiębiorczości, bo gmina
nigdy nie będzie równorzędnym konkurentem w stosunku do prywatnych przedsiębiorców podejmujących daną działalność. Innymi słowy, będzie zawsze dysponowała pewną przewagą, jeśli taką działalność podejmie. Głośna jest we Wrocławiu sprawa funkcjonowania Izby Wytrzeźwień. Osoby przyjmowane do tej izby, osoby zatrzymywane w niej, nie mogły korzystać z warunków gwarantujących im pełne bezpieczeństwo. Nie można na tym etapie postępowania kontrolnego stwierdzić, czy te warunki wpłynęły w sposób istotny na to, że w 2011 roku było w izbie kilka przypadków zgonu. Sprawy te co do szczegółów bada prokuratura. My, co jest naturą naszych działań kontrolnych, zajęliśmy się systemem. Skoncentrowaliśmy się na warunkach, jakie izba jest w stanie zapewnić osobom zatrzymywanym i tutaj wykryliśmy szereg odstępstw. Sprawa tej kontroli jest w toku. Wyniki są bardzo dla nas istotne, bo rzeczywiście pozwolą w najbliższym czasie izbie włączyć się do dyskusji, która rozpala miasto, do dyskusji, czy taka instytucja w ogóle jest potrzebna. Czy jest to instytucja, która da się w jakikolwiek sposób powiązać z funkcjonowaniem demokratycznego państwa, którego głównym zadaniem jest gwarantowanie bezpieczeństwa i przestrzegania praw poszczególnym obywatelom.